Dzień dobry, kochani, z tej strony Scarlett. Witam was bardzo serdecznie w moim ukochanym RWDG i pokoleniu, które naprawdę bardzo lubię i będzie na pewno miało no fajne miejsce w moim serduchu, jeżeli chodzi o wyzwania RWDG na moim kanale. Jesteśmy w pokoleniu siódmym, czyli naszej cudownej Afrodycie, która chciała być odkrywczynią, porzucić w ogóle takie zwykłe, stabilne życie. Zależało jej na tym, żeby jednak, wiecie, odciąć się od przeszłości, od tego pracoholizmu, że idziecie od rana do wieczora do pracy, tak jakby miało to miejsce w przypadku jej mamy. Więc mamy tutaj naszą Dyśkę. Dyśka, jak wiecie, jest aktualnie w ciąży i spodziewa się pierwszego dzieciaka. Mówiąc na koniec tamtego odcinka, że będą dzieci, chodziło mi głównie o to, że zarówno Dyśka, jak i nasza Ondyna, jak kto woli, czy tam Ondin, są w ciąży, więc pojawią się dzieciaki. Także tak, ale kochani, to nie wszystko. Jak wiecie, my mamy tutaj nagrobek naszego Kianu. Musimy się udać na cmentarz i po prostu ten nagrobek tam wyrzucić. Posprzątaj, proszę cię bardzo. Dysiu, a Dysia w tej ciąży wygląda przekomicznie. Natomiast ty, Jamie, bo ty wiesz co, musisz się trochę zająć tym domem. Nie może być tak, że my jesteśmy biedni w ogóle. A jesteśmy w tej chwili biedni, no na razie nie pojedziemy do Sulani, nie będziemy odkrywać nowych grobowców i sprawdzać co i jak. Dobra, Dyśka, gratuluję, tutaj też wytrzy. Gratuluję oczywiście z powodu mycia naczyń. Ktoś powiedział, słuchajcie, na mojej grupie, że jak się naprawi grę, to ci Simowie bardziej się ogarniają, jeżeli chodzi o wolną wolę i to wszystko. Więc liczę na to, że faktycznie coś takiego będzie mieć miejsce, więc muszę to przetestować, żeby wiedzieć tutaj co i jak, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Dobra, ty tutaj to ogarniasz, tutaj sobie myjesz ręce. Lecimy na ten cmentarz na szybko, żeby ten nagrobek zostawić, żebym potem się nie musiała z tym męczyć. Oczywiście będę musiała te nagrobki wszystkie zrobić, jak zawsze. Ja po prostu to, co w Innsbrucku, czy w Brindleton Bay, czy jakkolwiek to się zwie to otoczenie. Bebe. O, najlepiej. Bebe, cisza i spokój, cmentarz, lecimy. Wpadałoby jakieś mauzoleum tam chyba zrobić, bo tych nagrobków mamy już tyle, że może prościej byłoby zbudować jakiś taki mały budyneczek upiorny i creepy, w którym będziemy chować te urny, niż tak tutaj wędrować. Wiecie, że Hades zniknął z drzewa genealogicznego? To na pewno wiecie, gra nas pozbyła wspomnień o Hadesie. Boże, i tutaj te nieszczęsne ozdoby. Jedna cholera, niech sobie będzie to jak ma być, byleby tutaj nie było problemu. Dobra, tutaj mamy te nagrobki już tak powciskane, że nie ma miejsca. Tutaj mamy Eris Bringstonówną, którą musimy wrzucić i wrzucamy tutaj Kianu, który będzie razem z nią. I słuchajcie, mamy tutaj Hadesa, który Hades już nie istnieje w grze. Persefona. Persefony też nie ma. Ciebie też w ogóle nikogo nie mogę przywołać? A naszych założycieli też już nie? Andy, schowaj, wyryj i zniszcz. A coś dodawałam, jakąś notatkę? Już nie pamiętam, czy dodawałam ten cmentarz jakąś notatkę. Tak czy siak po prostu te ozdoby tutaj na tym cmentarzu wyglądają wręcz strasznie. Boże, kto by pomyślał? Tyle RWDG. Jest puste. O, it is Anthony, Thorn, Marcus Dorior, Regan, no przecież, dziadek. No nic nie możesz. Więc te wszystkie nagrobki są dla ciebie, wiesz, już przeszłością. Interesujące to. No i oczywiście Davy Holly. Interesujące, mocno interesujące. No i nasza gwiazda, Billie Joe. Mega znana. A to był kto? Sandra Dark oraz Denny Dark. Boże, ja się czuję naprawdę jak na jakimś cmentarzu, jak to oglądam. To chyba Avril jest i Jimmy Bernards. Mm.
Ale dlatego już nie chciałam w dziesięcioleciach odwalać kolejnego takiego cmentarza, bo musicie przyznać, że jakby dużo czasu na coś takiego trzeba poświęcić, a ja chyba będę musiała tak czy siak się przenieść z tymi nagrobkami na inną działkę, bo jest po prostu masakrycznie tego dużo. Sorry, że ja się śmieję, będąc tutaj na simowym cmentarzu, ale jestem przerażona ilością tego, ilu simów tam jest, ilu simów nie ma, bo nie wszystkich wrzucałam na ten cmentarz. No i po prostu wiecie, no... masakra, ile już człowiek gra w tę rozgrywkę, już nie wiem, to jest trzeci rok, jak ja prowadzę tak naprawdę RWDG, każda seria jest jakby oddzielną, odrębną serią, ale mimo wszystko jakaś tam przeszłość nas łączy. Jeżeli nie oglądaliście poprzedniej generacji, to ja was serdecznie zapraszam, bo naprawdę jest co oglądać, jest fajnie. Jedne bardziej udane, drugie mniej, ale warto sobie nadrobić, szczególnie pierwszą, drugą i czwartą. A my przechodzimy do naszego oczekiwania na Bąbelka, ale tak sobie pomyślałam, że może warto byłoby dzisiaj zaprosić do nas naszą rodzinę, w sensie brata, jednego i drugiego, a ty potwierdź autentyczność artefaktu, a nie sieć tutaj. Myślę, że to byłoby spoko, jakby wpadli do nas, pogadać chociażby z nami, więc zaprosimy tutaj Posejdona, zaproś do spędzenia czasu, możemy zaprosić w sumie Ondynę, możemy Apollo zaprosić, Hermesa możemy zaprosić. Hermes, nie mogę cię zaprosić, jesteś tu gdzieś w pobliżu domu? A, jesteś. Zachęć do sprawdzenia, jak dziecko kopie. Jeleny nie zapraszamy. A czy też znasz żonę swojego... Nie znasz? Czy ta simka ma na imię Zgonia? Czy mi się wydaje? Pozdrawiam moją mamę. Nie żeby ona coś ze Zgonami miała wspólnego, ale będzie wiedzieć, o co chodzi. Masakra. Dobra. I mamy ich, tak? Możemy zrobić. Działania, utwórz grupę. Ondin, Apollo, Poseidon, Hades i Jamie. Myślę, że idealnie. Czy ty masz maseczkę? Nie, to masz okulary. Już myślałam, że maseczki mają, bo wiecie, że maseczki teraz są oczywiście na topie. Chodźcie, zapraszam was. Podejdźcie tutaj razem. Jamie, co robisz? Wbijajcie do domu. U nas jest fajnie, ciepło. Jamie sobie tutaj potwierdza autentyczność. My przygotujemy coś fajnego. Nie wiem, co możemy zrobić. Podaj późne śniadanie, sałatka owocowa, kanapka, naleśniki mogą być. Powiem wam, że trochę mi się pomieszało. Długo by wyjaśniać. Musiałam jeszcze raz zaprosić tutaj simów. Naleśniki są już gotowe, więc wyłożymy je na stół i ja mam nadzieję, że zaraz faktycznie wszyscy przyjdą jeszcze raz. Nakryj do stołu, codzienne nakrycie beżowe. Pytacie o te nakrycia. Nakrycia, słuchajcie, dochodzą w rozszerzeniu bodajże być rodzicem. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, ty tu sobie podejdziesz, skorzystasz i czekamy na gości, którzy tutaj być powinni. O, już są, powoli, już jesteście wszyscy, czyli mogę sobie zrobić więcej opcji działania, utwórz grupę i robimy sobie Ondin, Apollo, Hermes i Poseidon. Ale czemu ty nie masz w grupie Jamiego? Czemu już Jamiego dodać? On jest jakiś zbugowany, czy jak? Zresetuj się, Jamie. Bo ona go nie ma na liście i to jest jakieś takie... aha, bo ty jesteś w grupie, dobra. Zawołaj na posiłek, weź porcję razem. Myślę, że to będzie tutaj. Albo może tykasz. Weź porcję razem. Tylko żeby oni czasem nie zaczęli jeść, wiecie, wszyscy... Naraz. No cześć rodzino, witam was serdecznie, rodzino, przyjaciele, wszyscy. W ogóle ci bracia wyglądają naprawdę mega podobnie, widać, że to z jednego ojca i matki. Ty się z nimi przywitaj, udziel czegoś dotyczącego rodziny, flirciarski jest. Zabawne, rób zabawne miny i wrócisz sobie do zjedzenia. Ty też się tutaj przywitaj, wesołe zapoznanie. Zapytaj o termin porodu. Popraw humor. I tutaj też proszę bardzo, wesołe zapoznanie.
żebyście wszyscy tutaj się znali, żebyście wszyscy mieli tutaj kontakt, bo ja zawsze jakoś tak zapominam, a szkoda jednak tych simów tak porzucać, no popatrzcie, no też są spoko, nie? Chociażby Hermes, Posejdon też jest bardzo fajny, Posejdon już jesteś młodym dorosłym, więc musimy ci w następnym odcinku, mam nadzieję, że się uda, ogarnąć ci faceta, bo wiecie, że Posejdon jest gejem tutaj. Wesołe zapoznanie, chodź, zapoznajcie tutaj, pochwal strój, opowiedz śmieszną historię, rozmawiaj o metodach koncentracji umysłu, wiecie, takie magie, nie magie, no tak kurde, trzeba ten dom pokazać rodzince, czego się dorobiła Afrodyta na tych swoich skarbach przeróżnych i ich szukaniu. Ondyna, zapytaj jak minął dzień. W ogóle cieszę się, że wrzuciłam tutaj Ondynę. Uważam, że to był naprawdę mega pomysł, żeby Ondyna się znalazła w naszej rozgrywce. Okej. Ty sobie pójdziesz jeszcze tu skorzystać. A gdzie jest ten błogosławieństwo przyjaciół? A, dobra, tu jesteś. Złoty relikt chaosu. Relikt śmierci. Chaosu za to bla, 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 bla. One mają oczywiście swoje znaczenia, jak żeby inaczej. Wy sobie tu rozmawiacie, ale może wbijecie tutaj razem na basen. Płyń tutaj razem. Chodźcie na basen, mamy przepiękny, taki niewykorzystany. O, dzięki bracie, że wynosisz nam śmieci, ale ty jesteś kochany. Już nie jedz, nie jedz. Zostaw to. O, widzę, że też gracie, nie wiadomo z jakiego powodu i dlaczego. Czyli jednak trzeba naprawić tutaj grę. Chodźcie na basen, co będziecie siedzieć tutaj. I te kroksy nieszczęsne. Ty się możesz odprężyć. A gdzie jest Ondyna? Ondyna, chodź. Pływaj tutaj razem. Chodź do nas. A, bo ty jesteś syreną, to ci ogon zaraz powinien się wywalić. A gdzie twój ogon? Hej, gdzie twój ogon? Ja ją tak zmusiłam, żeby z nami pływała, a przecież... O, z syreną, ale co się stało? Zbugował się jej ogon chyba. Pochwal szczerze. Pochwal szczerze. Ej, ty z nami flirtujesz, czy mi się wydaje? Jamie, czemu tak patrzycie na nią? Ej! Żony, czy ty nie masz żony, Jamie, ale ty masz żonę. W ogóle gdzie twoja żona i czemu do nas nie przyszła? Nie znamy jej w ogóle, trzeba się z nią zapoznać. Chodź, chodź, syrenka. Powinnaś pływać najlepiej z nas wszystkich. Dyśka, może ty sobie pogadaj. Rozmawiaj o zainteresowaniach z Ondyną. Może nie drzem. Nie drzem. Nie drzemkuj. Nie drzem, Boże! No dżemu na pewno nie ma. Żenada. Trzeci poziom sprawności fizycznej. Ej, wiecie co pomyślałam? Przecież my mamy wielką działkę. Miałam coś takiego mega fajnego, jeżeli chodzi o zabawę na podwórku. W ogóle włączmy sobie zawartość, pakiet. On tutaj był, on chyba już 2 lata ma ta zabawa na podwórku, o ile dobrze pamiętam. Pokaż wszystko. No właśnie, ślizgawka. Ja chcę ślizgawkę. Idziemy się poślizgać. Jest ciepło, są wakacje, nie mam co robić. Proszę bardzo. Jak zarobimy następne pieniądze, to jeszcze damy tutaj... Tylko ja chcę taką neutralną. Czy to musi być takie obrzydliwie kolorowe? O! To chyba już ta jest najlepsza. Chodź, Jamie. Wsyp mydło. Zaproś ludzi do zabawy.
Ogólnie ja bardzo bym chciała, żeby ten dom nie był takim zwykłym domem jak zawsze, tylko wiecie, Jezus, ty musisz iść na okrętkę? To oznacza tylko jedno. Nie, 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 nie to na pewno. Że muszę zrobić tutaj... Gdzie jak ogrodzenie, serio? Trzeba zrobić tutaj takie rzeczy, może nie z tej strony. Ale tu... Tu się dało przejść. Weź, wyjdź, zejdź. Kto ci pozwolił? Rozmawiaj o miejscowych łowiskach. Nie musisz już iść. Czemu wy chcecie już iść? Hej, zabawa trwa. Nigdzie nie idziecie. Schlebiaj. Poznaj. Elo, ludzie, jest młoda godzina, jest dopiero 20. Wychwalaj zalety wegetarianizmu. Chciałam tu dać mydło, ale... Ale nie mogę. Ondyna, nie idź nigdzie. Zapytaj. Podejdź tutaj razem ogólnie, grupo. No, i chodźcie. Ślizgaj się, wykonaj sztuczkę z... Ślizgaj się z... Lecimy. Kogo my tutaj mamy? Apollo, Posejdon, Hermes. Proszę bardzo, a ty nie idź od nas. Faceci będą się jak kretyni ślizgać, a my będziemy sobie tutaj konwersację prowadzić. Się umyje przynajmniej. A jeden z drugim z trzecim. No, obie macie dzidziusie. Ale ci się strój kąpielowy odcisną. Podejdźcie tutaj razem bliżej. Możecie... możesz, ty możesz oglądać ślizgi. A higiena ci rośnie od tego? Ej, nie musisz, poszła sobie. O Jezu, może się źle czuła, bo w sumie ty też się źle czujesz. Dobra, to pozwolę ci skorzystać. Weź sobie tutaj kąpiel jakąś z dodatkami, płatki róż. A wasz romans w czwórkę tutaj jest? Jest. Odepniemy cię od grupy. Usuń z grupy, sorry kochana. I pójdziemy sobie tutaj do jacuzzi. Wejdź razem. Ty jesteś i tak zmęczona, ale muszę sobie jeszcze skopiować. Biedna wszystko ją omija. Jeśli to dziecko niech urodzi, już będzie mogła normalnie żyć. Właśnie to chciałam. Żeby nam się tu świeciło. No nie ma to jak ogień przy drzewach, no ale... Możecie tu wejść? Wejdź razem? Chodźcie do jacuzzi. Posiedzicie, pogadacie. To coś schowam do wyposażenia, żeby nam tutaj nie siedziało i nie graciło. Bo wygląda wręcz obrzydliwie. To zakryjemy. Brakuje mi kogoś z was. Gdzie jest Apollo? Czyżby Apollo poszedł od nas? Apollo poszedł. No trudno. To zostaniesz... ze szwagrami. Rozmawiaj o aktualnej pogodzie. O historii starożytnej możesz rozmawiać. Ciebie też bym tam wrzuciła, ale niestety ty się chyba źle czujesz i właśnie nad nim, czy możesz? Nie możesz. Niby kobieta w ciąży nie może.
Może coś jest na rzeczy, nie wiem. Pójdziesz spać zwyczajnie. A Jamie'emu damy szansę zapoznać się. Dziel się pomysłami. Popraw humor. Muszę o związkach porozmawiać sobie. Oni mają takie fajne rysy, takie azjatyckie, nie? Szczególnie to widać po Posejdonie. Posejdon jest taki mega. To są geny Sima Sandry ogólnie, w większości widzę. Kochani, zaczął się poród. Idziemy. Ale tym razem myślę, że urodzimy dziecko w szpitalu, dołączymy i weźmiemy ze sobą Jamie'ego. Dawno nie byliśmy w szpitalu, więc możemy śmiało się przejechać. Ja wam powiem, że w sumie wiem, co się urodzi, więc dla mnie to nie jest jakąś niespodzianką. Niespodzianką dla was mogą być imiona. Długo zastanawiałam się nad tymi mitologiami, ponieważ fajnie by tutaj pasowała na przykład aztecka albo majów, ale niestety te imiona są tak odjechane, że to są po prostu łamacze językowe i byłoby strasznie... Weźcie się, ubierzcie jakoś normalnie. Jamie, ty masz takie super stroje. Nie bądź Jungle Jamie na porodzie. Zaraz wam skończę myśl, tylko go przebiorę. O, bierz sobie to. Muszę go jeszcze przebrać w takie zestawy, bo ja uwielbiam tak mieć Simów ubranych, trochę na taki rockowo-punkowy klimat. Po prostu kocham. To są moi ulubieni Simowie zawsze, więc ja was przepraszam, jeżeli to jest nudne, ale po prostu tak kocham tak facetów ubierać, że nawet sobie nie wyobrażacie. Weź sobie to. Dobra. I co miałam wam mówić? Miałam wam mówić, że... usiądźcie sobie razem. Że myślałam o tym. I Majów na przykład, mitologia i... mitologia, bogowie z mitologia. I Azteków, ale naprawdę te imiona są ciężkie i o ile może jeszcze jakieś zdrobnienia dałoby radę zrobić, o tyle jednak wiecie... porozmawiaj z Jamie'em, obejmij Jamie'ego. O tyle jednak jest to ciężkie. Dlatego stwierdziłam, że przecież jeszcze tych egipskich trochę nie rozwinęliśmy. Właśnie w ogóle nie rozwinęliśmy, więc można śmiało to zrobić. Jamie. Ośmiel się. I zostaniemy na razie z tymi egipskimi. One są ładne, one są proste w wymowie i naprawdę optymalnie to wszystko wygląda. No mieliśmy do tej pory chyba tylko dwóch bogów. Szepcz słodkie słówka, że będzie dobrze i w ogóle, no przecież nie musisz się stresować, nic i zrób masaż. Wiem, że mogę się tutaj zarejestrować, ale sobie poczekamy, może ktoś nas przyjmie zaraz sam z siebie, jak nie to się zarejestrujemy tutaj. No, także zostaniemy raczej jeszcze z egipskimi. I po prostu tyle, no, co chciałam powiedzieć w tym temacie. Greckich na razie już nie będziemy wałkować, przynajmniej nie teraz, może później jeszcze do tego wrócimy. W zależności, co nam będzie bardziej pasować. O, idzie rodzić. Gimiro Bello, pierwszy raz widzę takie imię i nazwisko. No kolejne pokolenie Brinkstonów. Gratulacje, to dziewczynka, więc lecimy z dziewczynką. I kochani, jeżeli chodzi o naszą dziewczynkę, to tutaj nazywamy ją Anat. I tak w skrócie wam przeczytam, co też Wikipedia mówi na ten temat, bo ja się posiłkuję tutaj Wikipedią, nie jakąś, nie wiadomo jaką inną encyklopedią odnośnie mitologii egipskiej. Słuchajcie, Anat to bogini, siostra i równocześnie ukochana Baala. W jednym z aspektów swej osobowości jawi się jako zmysłowa bogini miłości i płodności, w innym jako budząca grozę wojowniczka. Myślę, że to jest idealne imię dla córki Afrodyty. No bo Afrodyta też jest boginią miłości i... płodności chyba też, czy miłości tylko? No, w każdym razie będzie tutaj nam pasować i wydaje mi się, że będzie fajnie. I chyba tyle, ale ogólnie Baal to mi się kojarzy jednoznacznie.
Dobra, kochani, jeżeli chodzi o męskie imię, jest Anubis. I tutaj w skrócie ja oczywiście, jak to ja, nie mogę się powstrzymać przed tymi raczej mroczniejszymi imionami, jeżeli chodzi o bogów i tych takich związanych z bardziej tymi ciemniejszymi stronami życia. No niestety taką już jestem trochę pokręconą osobą. Anubis w mitologii egipskiej, bóg o głowie szakala lub psa, patron procesu mumifikacji, życia pośmiertnego, syn Neftydy i Seta bądź Ozyrysa, według Wikipedii. Także ja bardzo lubię Anubisa, ogólnie jako takie z wyglądu boga, więc myślę, że fajnie tutaj będzie pasować. Seta oczywiście też, ale Seta już mieliśmy wykorzystanego, więc zostaje z nami Anubis. Także myślę, że tutaj wszystko będzie fajnie się prezentowało. Mamy zarówno Anat, jak i Anubisa. Na A, no ale to bliźniacy, to myślę idealnie pasuje. Gdzie ty odkładasz to dziecko? W nicość? Mamy, kochani, Anubisa i Anat. Z tym, że powiem wam szczerze, że jeżeli chłopiec wyskoczy mi z czarnymi włosami, to zmieniam mu od razu na rudę. I powiem to tutaj w 100%. Co ja gadam? Podkreślę to w 100%, nie powiem. Podkreślę to w 100% wam tak mocno. Ponieważ chcę, żebyście wiedzieli, zależy mi... Aha, zbagowałaś się. Zależy mi na tym mega, żeby był to rudowłosy chłopak. Fajnie by było, żeby dziewczyna też taka była. A to dlatego, że już mieliśmy tyle tych ciemnowłosych, że te wiśniowe, takie czerwone, z którymi praktycznie nigdy nie grałam, naprawdę są dla mnie mega kuszące, więc jeżeli stanie się tak, że chłopczyk będzie mieć czarne, na pewno zostanie z rudymi. Jeżeli chodzi o dziewczynkę, jeszcze nie wiem, być może też zostawi ją z rudymi, zobaczymy. W zależności tutaj już raczej jak wyskoczy. Dlatego, że jeżeli chodzi o przyszłe pokolenie, wiecie, że te dzieci będą przejawiać mimo wszystko magiczne zdolności, ponieważ mamy następne pokolenie pod względem magii. Jeszcze dokładnych informacji wam tutaj nie daję, ale już na dniach będą się pojawiać zasady kolejnego pokolenia. No. Chłopiec będzie na 100% rudy, żebyśmy mieli coś nowego. Jak mówię, dziewczynka raczej nie będzie, raczej nie ma szans, żeby prowadziła generację następną. Chłopiec z tego względu, że ostatnio mieliśmy dwie dziewczyny, więc teraz warto wrócić do prowadzenia RWDG przez chłopaków. Ty sobie zmień strój. Możesz sobie zmienić na ten... ten. O, jak ładnie w nim wyglądasz. Może te obcasy były lepsze, może warto byłoby jej takie piękne sexy flexi też zrobić. Chodź, sprzątniesz to i zrobimy jakiś wegetariański dla nas posiłek. Podaj śniadanie, sałatka, jajecznica z bekonem. I chciałabym odwiedzić też naszego Hermesa, bo Posejdon będzie w przyszłym odcinku. Mam już przygotowanego partnera dla Posejdona, więc wszystko zobaczycie. Ale chcę obejrzeć też Hermesa, w sensie zobaczyć, co tam u niego w domu. Może ewentualnie mu jeszcze jedno dziecko zrobimy w zależności. Chociaż widzę, że gra jest jakby niespecjalnie pozytywnie do tego nastawiona. Czemu nie potwierdziłeś jeszcze autentyczności tego artefaktu? A czemu ty nie zmywasz w tej umywalce? Coś z nią jest nie tak? Jest za blisko? A może przez to nie możesz? Ale to skasować, to nie jest jakieś mega istotne tutaj. Bo nie chcą mi... To może być przez tę półkę, nie? Ja tak chciałam mieć, ale to może być wina tej półki. Może, wiecie co? Pożegnam się z nią, przykro mi bardzo jest z tego powodu, ale jednak... Wolę, żeby ten zlew był używany, a nie tylko wyglądał, więc robimy to niestety tak. Kuchnia jest dość mała, nie ma w niej za dużo miejsca, więc... No nic, życie! Potwierdziłeś autentyczność? Jakoś kiepska, występowanie pospolite. Czyli możemy sprzedać. Masz jeszcze jakieś, Dysiu, rzeczy dla niego? Nie masz. Co się zepsuło? A nie tylko sobie te medytacje urządzać. Hermes, byłeś wczoraj u nas. Co ty tak nas męczysz?
Gościu. Jak się dzieci zasikają, to wiesz co zrobić, Jamie, nie? Przewijasz. Boże, kocham ten dom i te rodziny. To chyba jeden z moich ukochanych dom. Nie, no chyba najbardziej ukochany dom. Chyba wolę go od domu Dave'a. No, super, że się zajmujesz dzieciakami, Jamie. Jak wam mówiłam, Jamie jednak... interesuje się życiem swoich dzieci. Boże! Boże! Boże, jakie to jest słodkie! Ej, wybaczcie mi, ale muszę sobie zrobić zdjęcie na miniaturę. Sorry, że tak go fotkuję, ale po prostu dla mnie on wygląda przeobłędnie z tym dzidziusiem na tym ujęciu, więc... A teraz przechodzimy sobie do naszego Posejdona, żeby mu tam zmajstrować kolejnego bąbelka, bo wam mówiłam, że mi zależy na tym, żeby trochę tam poeksperymentować z tymi genami, bo mamy przedstawicielkę ciemnej karnacji i przedstawiciela właśnie takiego bardziej azjatyckich rysów. I ja wiem, że ja zabrzmię teraz jak psychopata, ale naprawdę uwielbiam patrzeć, jak ta gra radzi sobie z dziedziczeniem i tymi takimi aspektami. Wydaje mi się, że czwórka radzi sobie najgorzej ze wszystkich, przynajmniej z takich moich obserwacji, ponieważ na przykład w trójce pamiętam, że można było odziedziczyć rzeczy po dziadkach. Ale w czwórce nie zauważyłam tutaj dziedziczności rzeczy po dziadkach, czyli na przykład fioletowych oczu, czy już kolorów włosów, które nam przypadły, na przykład brązowy. Ale no cóż... Wciąż mamy mimo wszystko bardzo, bardzo ciekawych simów tutaj. Chodźcie sobie tutaj wyprodukować dziecko, tylko że może wypadałoby... No dwa pokoje są tu, jak nic, produkcja musi być. I kochani, będę już kończyć dzisiejszy odcinek RWDG. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Facebook, Instagram jak zawsze dla was w opisie. Jednocześnie przypominam o możliwości wspierania mojego kanału. Macie tam trzy progi. Zrezygnowałam z Patronite'a, więc nawet jeżeli znajdziecie gdzieś linki do Patronite'a, to proszę nie rozważajcie go, ponieważ on na razie jest tylko i wyłącznie dlatego, że niektórzy mają opłacone subskrypcje na dłużej. Natomiast z Patronite będzie całkowicie wyłączony, zostaje tylko i wyłącznie opcja wspierania poprzez YouTube'a. Na YouTubie macie trzy progi wspierania. Pierwszy próg to jest symboliczny, gdzie zyskujecie właściwie czasem jakiś wpis, no i oczywiście zapisy wszystkich live'ów spoilerowych. Czyli to, jeżeli jest live, jeżeli mówię, że zapis będzie tylko dla wspierających, to ci od progu 5 zł mają do niego dostęp. Ponieważ wiecie, mam live spoilerowe, gdzie tworzymy jakieś nowe rzeczy. Czekajcie, zapozuję, bo nam tutaj gra i denerwuje. Gdzie tworzymy jakieś nowe rzeczy, rzeczy, które będą potem w odcinku omawiane, więc wiadomo, że takich zapisów siłą rzeczy nie zostawiam. Ale mamy też zwykłe takie rozgrywkowe live'y, gdzie zapisy wtedy są publikowane, jak na przykład buduję coś dla was i inne tego typu rzeczy. Także tak, jeżeli chodzi o podział zapisów, to mam nadzieję, że wszyscy rozumieją spoilerowe, są dostępne w ramach pakietu wspierania, a te zwykłe są dostępne ogólnie dla wszystkich. Mamy też próg klasycznego wspierania, który dodaje nam możliwość dołączenia do naszej konwersacji na Discordzie oraz dostęp do naszej konwersacji na Facebooku. Na Discordzie są najczęściej wszystkie spoilery, linki do odcinków pomyłek, cutscen na przykład, są zdjęcia dodatkowe, są koncepcje na temat kolejnych pokoleń, tam można mnie o wszystko zapytać, dzielimy się też linkami chociażby, innymi tego typu rzeczami na Discordzie wspierającymi. Na konwersacji na Facebooku sobie po prostu rozmawiamy o codzienności. Pozdrawiam wszystkich moich wspierających, bo codziennie rano dostaję 100 z dzień dobry od moich wspierających, których nazwałam, że robimy sobie challenge 100 dzieci Scarlet. Także pozdrawiam. No i jest teraz najnowszy próg, najwyższy, który dodaje wam, oprócz wspomnianych bonusów z pierwszego i drugiego poziomu, trzecią rzecz, mianowicie na koniec każdego odcinka jest wyświetlana taka tablica, gdzie zostajecie podani właśnie swoim nickiem z YouTube'a jako ktoś wspierający kanał. Także tyle, jeżeli chodzi o wspieranie. Zachęcam bardzo serdecznie. Jeżeli ktoś ma oczywiście ochotę, oferta jest raczej kierowana do osób, które posiadają własne fundusze, do osób starszych raczej, nie tych takich młodszych. Czyli mniej więcej bym powiedziała już tak od, ja wiem, 15 lat. To jest chyba najbardziej takie 14. Znaczy ciężko sprecyzować, bo jeżeli
Mam pewność, że macie zgodę rodziców, to nie mam w tym absolutnie żadnego problemu, ale jednak wspieranie powinno być kierowane do osób, które posiadają jakieś własne fundusze, wiecie o co chodzi, nie? Także tutaj się już nie będę rozdrabniać. I tyle. Trzymajcie się. Cześć!